Witam Was wszystkich serdecznie ponownie i zapraszam na kolejną część z Wyznań Alkoholika. Jedziemy właśnie do Cusco, gdzie będziemy próbowali się dostać na Machu Picchu. Nie wiemy, czy dostaniemy bilety, ale mamy taką nadzieję. Jedziemy autobusem takim, który kosztował nas 200 zł za bilet. Siedzenia są w miarę ok, jak w samolocie w klasie biznes. Jedziemy 20 godzin. No i tak doszedłem do wniosku, że takie piękne widoki mijamy po drodze, to nagram kolejną część swojej opowieści i pokażę Wam troszkę te wszystkie góry, jakie mijamy. Mam nadzieję, że jeszcze tych widoków będzie sporo przed nami. Tak się wydaje, bo tam widzę, więc podzielę się z Wami tym widokiem. Więc wrócę jeszcze ponownie do tej swojej terapii, którą rozpocząłem w 2018 roku, w styczniu. Jednym z warunków przystąpienia do tej terapii było to, aby 2 tygodnie być trzeźwym. Czyli nie pić nic w ogóle, nie ćpać. I wtedy można było podpisać kontrakt, taki roczny kontrakt na współpracę z tą terapią. Ja zrobiłem to w Finlandii, gdzie płaciłem za taką terapię 200 euro na miesiąc. W sumie to chyba więcej czasem wychodziło, bo to 50 euro płaciłem tygodniowo. To czasem więcej, tam 230, przeróżnie. No i powiem Wam, że stwierdziłem, że mimo tego, że chciałem sobie zrobić tą terapię po to, by sobie pomóc w pewnej sprawie, która wyniknęła, o której też Wam opowiem kiedyś w kolejnych odcinkach, to stwierdziłem, że dobra, spróbuję. Spróbuję to zrobić. I stwierdziłem, że tak, spróbuję to zrobić, zobaczymy, co wyjdzie. Ale na terapię trafiłem ze spotkań AA, na które zacząłem chodzić. I powiem Wam tak, gdy szedłem na te, jeszcze wrócę do tych spotkań AA. Gdy szedłem na te spotkania AA, to spotykałem tam ludzi, którzy także tkwili w uzależnieniach. I wiele razy się tam zastanawiałem, co ja robię wśród tych ludzi. Wielu z nich nie potrafiło się wysłowić. Ja też w sumie miałem problemy z tym, żeby się wysłowić. Tak jak wcześniej miałem dobrą pamięć, gdy chciałem się czegoś nauczyć, choć przeważnie nie miałem czasu na uczenie się, bo musiałem ciężko pracować w dzieciństwie, jak byłem dzieckiem od 6 roku życia, a to w lesie, a to szyby na parkingu myłem, o tym też Wam opowiem. To ta pamięć później przez te wszystkie lata mojego picia mi po prostu zawodziła. Czekajcie chwilę, przetrę może jeszcze kamerę, bo nie wiem, tak troszkę rozmazane tu widzę. Tak jak na przykład wspomniałem, nie miałem czasu, żeby się uczyć w domu, bo musiałem chodzić do lasu po drzewo, ze szkoły. Czasem nawet nie mogłem zjeść. Byłem goniony, bo szybko, bo się ściemni, albo na parking myć szyby, żeby zarobić na jedzenie. To gdy jakąś chwilę znalazłem na przykład, to szybko się bardzo uczyłem. Bardzo szybko. No i po wielu latach tego picia ten mózg był też tak zorany, że na przykład jak siedziałem gdzieś w pracy i miałem przepisać jakieś numerki do komputera, to po 2 cyfry wpisywałem. Po 2. I to musiałem jeszcze ponownie spojrzeć na te 2 cyfry, czy na pewno wpisałem takie same, z jakiegoś tam rzędu cyfr. Tak ten alkohol i te wszystkie dragi zorały mi mózg. I gdy szedłem tam na toa, to widziałem tych ludzi właśnie takich już w takich stadiach, że oni nie potrafili wydusić z siebie słowa. I często się zastanawiałem, w sumie często. Chodziłem tam raz w tygodniu przez ileś tam tygodni na początku i zastanawiałem się, co ja tu robię. Przecież ja tu nie pasuję do tych ludzi. Ale później doszedłem do tego, że ja jestem taki sam jak ci ludzie. I mogłem być w jeszcze gorszym stadium, w jakim niż w tym, w którym byłem wtedy, tkwiłem. No ale wrócę jeszcze do tego, że gdy poszedłem tam na toa, tak jak wspominałem, był to mój najlepszy krok w moim życiu, jaki zrobiłem do przodu dla siebie. To była najlepsza rzecz, jaką zrobiłem dla siebie, bo także tam dowiedziałem się o tej terapii, na którą poszedłem, na OCKU w Dublinie.
stamtąd mi podpowiedzieli, gdzie iść, pokierowali mnie. No. I poszedłem tam na tą terapię. Nie wiem, czekajcie chwilę, muszę sobie przypomnieć, co ja mu wspominałem wcześniej, bo się troszkę zagubiłem. I mówiłem wam o tym, że nie piłem 2 tygodnie. Się zawziąłem i nie piłem po prostu. I poszedłem, zacząłem tą terapię dokładnie z 2-tygodniowym niepiciem. I gdy tam poszedłem, wszedłem, siedziałem na tej terapii, to jedyne co, tak jak wspominałem wam wcześniej, to miałem w głowie to, że złość, nienawiść, wkurwę taką potężną, wiele mi się w życiu wydarzyło, te myśli wszystkie krążyły mi w głowie cały czas, to wszystko co mi tam powracało, nie potrafiłem tego naprawić, nie potrafiłem, szukałem wiele, cały czas przez większość swojego życia odpowiedzi, dlaczego, zadawałem sobie pytanie, dlaczego to zrobiłem, dlaczego mi ktoś to zrobił, dlaczego. Szukałem i drążyłem, krążyłem i te myśli tylko krążyły, ale nie pojawiały mi się żadne odpowiedzi. Żadne. I siedziałem tam przez pierwsze te tygodnie na tej terapii i jedyne co to też miałem w głowie, to chciało mi się chlać. Ale stwierdziłem, dobra, zobaczę, dam radę. Stwierdziłem, mam w sobie tą siłę, zrobię to, nie będę pił. Nie będę pił. Doszedłem do takiego wniosku, że nie będę pił, już nigdy mi nie zarzuci tego, że mi nie wierzy, bo byłem pijany. Doszedłem do takiego wniosku, że nikt mi już więcej nigdy nie powie, że przez to, że byłem pijany, to mi nie wierzą i że będę miał jakieś problemy. Takie góry. Ogólnie mijaliśmy przed chwilą taką 4000, te nie wiem ile mają, ale jesteśmy już na jakiejś też wysokiej, tam na jakiejś wysokości sporej. Jedziemy już tak od kilku godzin, w sumie to przez całą noc jedziemy przez takie góry, tylko w nocy żeśmy spali, ale teraz też od samego rana, między tymi górami wszystkimi, 22 godziny w autobusie. Także powiem wam, że chodziłem na to, na te spotkania, spotykałem tam kilka osób, które także próbowały coś powiedzieć, próbowały coś mówić, tylko że wielu z nim nie wychodziło to mówienie w żaden sposób. Chcieliby zacząć mówić jakoś, nie wiem, poskładać zdania, nie potrafili zdań dobrze złożyć. Ten mózg ich już był tak w takim stanie, że po prostu wrak. Dziury pewnie w mózgu takie, że słowa uciekały, znikały. Ale powiem wam, że chodziłem na to AA, przez pierwsze te AA, zanim poszedłem na terapię, to gdy wychodziłem z tego AA, to pierwsze co robiłem, to szedłem i kupowałem sobie flaszkę. I wypijałem tą flaszkę. Szedłem, niedaleko był monopolowy i kupowałem sobie butelkę whisky, jechałem do domu, spotkania były w sobotę. Tego w Dublinie, na które chodziłem i kupowałem sobie butelkę whisky. Przez pierwsze, tak, ileś tam spotkań. Tak działałem. Ale mimo tego, że wypijałem tą wódkę, tą whisky, to za tydzień ponownie wracałem na to spotkanie. I słuchałem tam tych wszystkich ludzi, którzy próbowali coś powiedzieć. Te różne tam, czytali różne rzeczy, które tak naprawdę zostawały w tej głowie i one powodowały to, że człowiek naprowadzał się sam na właściwą drogę. Te wszystkie tam książeczki, które oni czytali, różne opowieści, przypowieści, to one kierowały po prostu myślenie, jak ma człowiek myśleć, jaką drogą iść w życiu. Ja to tak odebrałem. I oczywiście to bardzo dużo pomaga. Bardzo dużo. Te dezyderaty, czytanie tych dezyderat i różnych innych rzeczy, to naprawdę pomaga. Naprawdę naprawia człowieka. Tu zobaczcie, jak pięknie. Mówię wam, niesamowicie się jedzie tutaj przez te góry. Ogólnie tutaj mijaliśmy wiele takich domów, które są zbudowane tylko z pustaka. Takie małe budki centralnie, budki nieotynkowane, bez okien. Zobaczcie, tu te jeszcze są ok. To jeszcze jest ok. Tu prawdopodobnie mieszka ktoś w tym domku, a tam zobaczcie, ten też jest jeszcze w miarę ok, ale są dużo, jest dużo ich w gorszym stanie. Ten to już jest luksus, pomalowany jakiś. Tak tu sobie mieszkają ludzie. Tutaj jeszcze, nie wiem, to jakiś sklep chyba mają też. Prawdopodobnie ciepłej wody nie mają, prąd mają, bo linie idzie, wodę pewnie z rzeki ciągną. Chociaż niekoniecznie, nie jestem pewny tego. Tutaj ktoś też mieszka, widzicie? Tam na podwórku, jaki mają domek.
górze. Tak mieszkają ludzie w Peru. Tutaj po drodze, na wioskach. Prawdopodobnie mają tutaj jakieś swoje kilka upraw i się tym żywią. Tam jakieś szczyty, tam porośnięte na drzewach, tam jest szczyt jakiś. No. Jak w nocy jak jechałem, w sumie budziłem się w tym autobusie, bo to między tymi górami to nie da się spać, to miałem, wpadało mi do głowy kilka takich rzeczy, o których chciałem wam powiedzieć, ale jakoś teraz mi pouciekały. Ogólnie jesteśmy na dużej wysokości, głowa mnie trochę boli, ciśnienie się zmieniło. Odczuwa się to. Do miasta, które jedziemy, jest ono na wysokości ponad 3000 metrów. Machu Picchu, żeby wejść do Machu Picchu, będziemy musieli zejść w dół. Nie w górę, tylko w dół. Powiem wam, dobra, powiem wam jeszcze tak. I na tą terapię, jak tam poszedłem, siedziałem, tam były starsze kobiety, mężczyźni, młode dziewczyny. Ja tam trafiłem. Jak na pierwszych tych spotkaniach, na które tam poszedłem, był tam taki chłopak, który już od wielu miesięcy chodził na tą terapię i przeszedł ją pomyślnie, tak uważam. Pamiętam, gdy ten chłopak się wypowiadał, gdy ja tam trafiłem, ja tak samo się nie potrafiłem wypowiadać. Moje zdania były, zacinałem się, mój ton głosu prawdopodobnie brzmiał dużo inaczej niż teraz. I gdy ten chłopak mówił coś, to jego głos był tak bardzo spokojny, bardzo taki normalnie, jakby ten człowiek nigdy w życiu, by mu się nigdy nic złego nie przydarzyło. I pamiętam, wtedy, jak go słuchałem, tego chłopaka, to... A też był siwy, siwe włosy, mniej więcej w moim wieku był chłopak. Siwe włosy, osiwiał cały. Też nie słyszałem jego historii, bo on już kończył terapię, ale z tego, co tam później ludzie opowiadali, to też tam sporo w życiu przeszedł. To pamiętam, jak to by było wczoraj, czy nawet dzisiaj, co sobie pomyślałem, że też chciałbym kiedyś się wypowiadać takim tonem, jak i on. Chciałbym tak z takim spokojem mówić, opowiadać cokolwiek, jak on to robił wtedy. I później na przykład pamiętam, po wielu miesiącach, gdy moja terapia... W sumie z tego, co przypomniało mi się, to jak na przykład wybaczyłem wszystkim tym, którym miałem wybaczyć i poszedłem na tę terapię, to ci ludzie też to od razu zauważyli. Oni to zauważyli po moim wyglądzie, po moim twarzy i zapytali mi się tak szybko, że tak szybko potrafiłem się naprawić sam. No, prawdopodobnie było to. Tak szybko potrafiłem naprawić swoją głowę. Wiesz, zaczęli się cieszyć, śmiać, uśmiechać do mnie, że tak szybko sobie poradziłem. I też wtedy zmienił się w ogóle mój głos, mój wygląd. Moja siostra nawet mówi mi, że jestem taki stonowany, spokojny i już wiele razy mi, wiele osób mi powiedziało, że taki mam spokojny głos. Ja też właśnie chciałem takim spokojnym głosem mówić na początku. I później przez ilość tam, po iluś tam miesiącach tej mojej terapii, gdy przychodzili nowi ludzie na tą terapię, to też chłopak jeden, który przyszedł, był też w ciężkim stanie. W ciężkim stanie, mówię wam. To... No, ciężki. Widziałem tam ludzi, którzy byli naprawdę w takim stanie, że ledwo żyli. Ledwo żyli. To też usłyszałem od niego słowa, że on chciałby kiedyś się wypowiadać tak jak ja. Tak spokojnie. I tak z takim spokojem, z taką lekkością. Tak to właśnie działało. Tak się działo na tej terapii. I powiem wam, że na przykład jak chodziłem tam później z tygodnia na tydzień i słuchałem tych wszystkich historii, które tam ci ludzie opowiadali, to tak jak wam wspomniałem wcześniej, na początku wydawało mi się to dziwne, że ci ludzie mówią o takich swoich problemach, bo ja miałem zakodowane, że nie mówi się o tym, a to było złe. To wmawiał mi ktoś, kto na przykład krzywdził mnie po to, żeby chronić siebie. Po to, żeby chronić siebie. Dziewczyna opowiadała tam na przykład, że kogoś nożem dźgnęła, że piła, ćpała, że zadymy, awantury, ktoś... To siedziałem wtedy i się zastanawiałem, kurwa, co ta dziewczyna opowiada, takie historie to mówi, że takie rzeczy się wydarzyły w jej życiu. Mówię, nie mogłem zrozumieć tego, dlaczego oni tak się wypowiadają i to mówią. Te wszystkie rzeczy, te przykrości.
I pamiętam to, jak także jakby to było dziś, gdy ja zacząłem. Jakiś chłopak znowu opowiadał historię, jak jego ojciec bił matkę swoją. Jego matkę, znaczy się. I pierwsze moje takie coś, gdy wyrzuciłem coś z siebie, to... A mówię, chodziłem, bo tam też było czytanie takich książeczek, nie pamiętam jak ta książeczka się nazywała, codzienne refleksje to były jakieś, gdzie też były takie słowa pisane tam, które naprowadzały nas na dobrą drogę. I pamiętam, jakby to było właśnie jak przed chwilą, że ten chłopak, gdy to powiedział, gardło mi się zacisnęło. Tak mi się gardło zacisnęło, łzy mi napłynęły do oczu, nie chciałem pozwolić, żeby wyleciały na wierzch, bo tak byłem nauczony, żeby nie płakać, nie pokazywać łez, bo za łzy dostawałem, jeszcze bardziej byłem bity. I przez to zaciśnięte gardło, mięśnie mi się wszystkie spięły, spiąłem się, wydusiłem to z siebie, poleciała jedna łezka wtedy na policzek, że mój ojciec wybił mojej mamie wszystkie zęby. I to była taka pierwsza rzecz, którą puściłem, aż poczułem się normalnie, ulżyło mi. Poczułem się taki lekki. Tak zrozumiałem wtedy właśnie, że trzeba by to naprawić wszystko, powiedzieć to wszystko, powiedzieć komuś, porozmawiać z kimś na ten temat, tylko po trzeźwemu. Bo ja robiłem to wiele razy w swoim życiu, ale po pijanemu. Gdy piłem, wyrzucałem mnóstwo historii z siebie do ludzi, tylko że to nie działało. W ten sposób nie działa, bo też nie wiedziałem, jakie dalsze kroki podjąć, nie wiedziałem, jakie pytanie sobie zadać, nie wiedziałem, jak sobie odpowiedzieć na wszystko, jak sobie to wszystko wytłumaczyć. Aż w końcu zacząłem i opowiem wam później w dalszych częściach też, jak sobie wszystko tłumaczyłem, jak to wszystko działało na mnie, dlaczego się wydarzyły takie rzeczy w moim życiu. No. Mam nadzieję, że... Dobra, zmienimy teraz tę kamerę, tu mnie słońce świeci w oczy. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek także i że że obejrzycie następne. Dziękuję za subskrypcję, za lajki. Dziękuję za to, że jeśli się podzielicie tym filmikiem z kimś, kto potrzebuje tego posłuchać. Bo jest wielu takich ludzi i robię to po to, żeby i wam się żyło lepiej wszystkim. Żebyście zrozumieli może, żebyście też sobie pomogli w jakiś sposób. Sami sobie, bo to sami musicie popracować nad swoimi głowami. Ja wam tylko może podpowiem, naprowadzę was w tą dobrą stronę i opowiem wam, co mi się wydarzyło i po tym może prawdopodobnie wielu z was stwierdzi, że nie mieliście tak aż bardzo ciężko, żeby sobie nie móc poradzić z tym, w czym tkwicie. Pozdrawiam wszystkich znajomych. Kacpra, Olafa, Oskara, wszystkich subskrybentów. Dziękuję jeszcze raz za subskrypcję, za łapki w górę. Także pozdrawiam Adriana z Dublina. Koleżkę. Papa. Do zobaczenia następnym razem. Tamte szczyty przed nami. Jeden 5300, drugi ponad 5700. Jest. Teraz chmury tam zaszły. Ale są ogromne te góry. My jesteśmy na ponad 3500 metrów. Sorry, że taki jest obraz, ale jest szyba przyciemniona. Słońce pada, do tego jest brudna i dlatego nie jest tak czysto. Dograłem wam jeszcze kawałek tutaj, żeby wam właśnie pokazać, jak wygląda ta droga. Uszy mam pozatykane, tak jakbym leciał samolotem. Głowa mnie boli, ciśnienie od ciśnienia. Teraz jesteśmy troszkę wyżej, raz niżej. Zmienia się to cały czas. Tu zobaczcie, co się dzieje. I tak jak wspomniałem chyba wcześniej, jedziemy do miasta, które jest położone ponad 3600 metrów nad poziomem morza. Do Cusco, w Peru. Wow. Coś niesamowitego. Warto było pojechać tym autobusem, którym będziemy jechać, bo widzę, że jedziemy w korkach za ciężarówkami. Miał jechać 22 godziny, ale myślę, że 24 godziny będziemy jechać jak nic. Ale warto było pojechać dla tych wszystkich widoków. Naprawdę. Z góry też te góry wyglądają pięknie z samolotu, ale taki widok jest też jest przepiękny.
zapierający dech piersi. To jeszcze raz się z wami żegnam. Dzięki za subskrypcję, za łapki w górę i pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku.